Pudełka pełne słodkości zamieniły się w setki świątecznych paczek, które powędrują do niepełnosprawnych dzieci i najbardziej potrzebujących osób. Wszystko dzięki akcji Pomóż Świętemu Mikołajowi, zainicjowanej przez Fundację Pomocna Zmyszkowa. Akcja Pomóż Świętemu Mikołajowi organizowana jest już po raz trzeci przy współudziale samorządów szkolnych w tym roku pod opieką pani Renaty Cholewki, z czego oczywiście bardzo, bardzo się cieszymy. Polega na zbiórce słodyczy w szkołach, które w Dzień Świętego Mikołaja zostaną przekazane dzieciom niepełnosprawnym i osobom potrzebującym. Samorządy uczniowskie stanęły na wysokości zadania. Uczniowie całym sercem zaangażowali się w zbiórkę słodyczy. Pomoc jest bardzo potrzebna, tym bardziej jeżeli chodzi o dzieci niepełnosprawne. Wiem, ile to może dać im pociechy i radości, bo sama jeżeli kiedyś będę potrzebowała pomocy, to na pewno ktoś jak mi ją udzieli, to będę bardzo szczęśliwa. A jak to jest u Ciebie? Dlaczego Ty się włączyłaś w tą akcję? W sumie to też jak koleżanka też chcę pomagać, bo moim zdaniem to jest fajne i też może sprawić innym przyjemność, tak? Może ją się cieszyć nawet tych najmniejszych rzeczy. Dzisiaj poświęcacie tutaj swój czas po szkole, żeby pomagać. A co Wy dostajecie w zamian? To jest tak jakby radość sierotka, że inne dzieci mogą być szczęśliwe z powodu tego, że im pomagamy. Po prostu taka satysfakcja z tego. U Ciebie to też jest satysfakcja? Tak, dlatego że możemy pomóc i w późniejszym czasie my też możemy tej pomocy potrzebować, więc inne dzieci też nam pomogą. Równie mocno w akcję włączyli się wolontariusze Fundacji Pomocna. Dla nich udział w takich eventach to ogromna satysfakcja i wyjątkowa życiowa lekcja. Myślę, że akcja ta bardzo wiele uczy. Uczy empatii, uczy dzielenia się, a nade wszystko uczy tego, że o wiele większą radością jest dawać niż brać. Dzięki tej akcji możemy na przykład pomóc innym, nie robiąc tak naprawdę zbyt dużo, bo to tylko przekazanie słodyczy, a dla dzieci, które są potrzebujące, to jest aż przekazanie słodyczy. Możemy także pomóc innym, zamiast na przykład siedzieć całymi dniami i nic nie robić, co często się nam zdarza. A jak to jest u Ciebie? Jak Ty traktujesz tą akcję? To jest też trochę łamanie stereotypów, no bo młodzież w dzisiejszych czasach jest postrzegana no nie do końca tak w porządku. A my naprawdę nie jesteśmy tacy źli i jeśli możemy pokazać, że jesteśmy empatyczni, że dajemy coś komuś od siebie, to jest naprawdę w porządku. Wolontariusze na stałe uczestniczą w akcjach fundacji. Są to osoby, które naprawdę bardzo chętnie pomagają we wszystkim. Zresztą powiem szczerze, że ta akcja właśnie mikołajkowa przyciąga najwięcej nowych osób chętnych w ogóle do wstąpienia. Mamy taką świadomość, że robimy coś tak namacalnie, co pomaga czy sprawia radość dzieciakom. Dlatego teraz już mamy tutaj kilka nowych osób, które będą od nowego roku chciały wstąpić do naszego wolontariatu. Po zbiórce przyszedł czas na wielkie pakowanie. Rąk chętnych do pracy nie brakowało, a sale lekcyjne zamieniły się w fabrykę Świętego Mikołaja. Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, samorządom uczniowskim, ale przede wszystkim Wam, drodzy uczniowie, bez których tej akcji by nie było. Na pewno to dobro, które uczyniliście, do Was wróci. Paczki są już gotowe i czekają, by trafić w ręce wyczekujących Mikołaja dzieci. Słodkie podarki pojadą do potrzebujących już w najbliższy piątek.